Zbychu. Małe problemy techniczne, już za chwilkę zaczniemy. Zbyszek, Filip i... Emilia. I Emilia. No i ja. Kapitan Czarek, tak? Drużyna ZSP. Drużyna ZSP. No cześć, ja myślę, że każdy przedstawi się po kolei. Jestem Andrzej. Zdrajca. Justyna. Paulina. I Sandra. Judasz. Witamy drużynę ZSP. Poprosimy drugiego prowadzącego o przejście już do kolejnego meczu. Dobrze. Zapraszamy dwóch kapitanów. Na środek, brawa dla nich. Biją tylko uczestnicy, widzę. Dobrze, pora zacząć. Zasady znamy. Kto pierwszy wypije, ten, tego drużyna pierwsza odpowiada na rączki pytanie. Rączki do tyłu, rączki do tyłu. No i zaczynamy. 3, 4. Drużyna ZSP zaczyna. To jest duże doświadczenie. Pierwsze pytanie brzmi, co nas może rozweselić? Marihuana. Czy była taka odpowiedź? Jest. Ekonomalia. Nie było takiej. Czy była? Nie było. Co nas może rozweselić? Żart. Żart prowadzącego, oczywiście. Alkohol. 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 Dobrze, następna odpowiedź. Co nas może rozweselić? Śmieszne zdjęcie. Niestety nie. Coś takiego studenckiego, typowego z życia studenta. Co może go... Co może rozweselić nas, studentów? Co nas może rozweselić? Pytania na egzamin. To zaliczenie. Zaliczenie. Dobrze. No i ostatnie, ostatnia odpowiedź. Co nas może rozweselić? Na przykład dzisiaj w tym turnieju. Wygrana. Czy była taka odpowiedź? Była wygrana. Jest brawo, wygrane brawo, wszystkie ZSP. Odpowiedzi ZSP. Zapraszamy na środek drugiego. Zapraszamy na środek drugiego przedstawiciela. No i rączki do tyłu. I zaczynamy. Raz, trzy, cztery. Z ekspresją, duże poświęcenie. Troszkę się polali zawodnicy. Troszkę się uloło. Następne pytanie. Olek, czytaj. Uwaga. Wymień. A, czekaj. Kto wypił szybciej? Bez zaczyna. Bez zaczyna teraz. Bez zaczyna. Sędzia stwierdził. Wymień lektury z podstawówki. W pustyni i w puszczy. W pustyni i w puszczy. Brawo. Kolejna osoba. Szatan z siódmej klasy? Szatan z siódmej klasy. Niestety nie ma u nas w kuli takiej odpowiedzi. Aczkolwiek wierzę, że była taka lektura. Dzieci z Bulerby. Dobrze. Dzieci z Bulerby. Oczywiście. Kamienie na szaniec? Kamienie na szaniec. Niestety nie. Jak się nie mylę, to gimnazjum. Drużyna ZSP się naradza. Jest, który czas się naradzają. Pies, który jeździ koleją. Brawo! To jest duża znajomość lektur. Bez to czytany. Ania z Zielonego Wzgórza. Ania z Zielonego Wzgórza. Oczywiście jest. A już ostatnia odpowiedź. Akademia Pana Kleksa. Akademia Pana Kleksa. Jest ostatnia odpowiedź. To jest ostatnia odpowiedź. Bez zgadu wszystkie pytania. Brawa. Zapraszamy następnego przedstawiciela drużyny na środek. Poprosimy teraz sędziego o podanie wyniku, jako iż jest bardzo wyrównany pojedynek na razie. Jest bardzo wyrównany, ponieważ jest remis. 84 do 84. No zobaczymy. Teraz następne pytanie jest punktowane podwójnie i ostatnie potrójnie. No i rączki do tyłu. 3, 4. O, ZSP po raz ZSP kolejny. ZSP wygrywa.
Na to pytanie jest 5 odpowiedzi, od tego zaczniemy. Pytanie brzmi: garderoba studenta Polibudy. Koszula w kratę. Koszula w kratę. Była taka odpowiedź. Pullover. Pullover. Była taka odpowiedź? Jest. Co nosi student Polibudy? Okulary. Okulary. Brawo. Jaka jest jeszcze część garderoby studenta Polibudy? Nie narazamy się, nie narazamy. Trzeba odpowiadać. Krawat. Co takiego? Czy jest krawat? Niestety nie. Drużyna Bestu za chwilkę będzie podać. Dobrze, jaka jest część garderoby studenta Polibudy? Dziurawe majty. Powinno być, ale niestety nie ma. Niestety nie. Ankietowani nie byli aż tak obeznani. Naradza się Best. Dobrze. Garderoba studenta Polibudy. Nie ma naradzania się, odpowiadamy. Kalesony. Kalesony. Niestety też nie mam. Pytanie przychodzi do drużyny Bestu. Przechodzimy do drużyny Bestu. Jedna odpowiedź. Decyzję podejmuje kapitan. Bluza z kapturem. Bluza z kapturem. Niestety nie. Niestety nie. Ankietowani odpowiadali: koszula flanelowa, okulary, sweter, polar, sandały. Sweter to samo co pullover oczywiście. Zapraszamy na środek do ostatniego już pytania. Każdego z czwartego przedstawiciela drużyny. Pytanie jest potrójnie punktowane. Pchać. 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 Uznajmy, że... Uprawiać seks, oczywiście. Co możemy robić od tyłu? Iść od tyłu. Iść od tyłu. Niestety nie. Jest tyka? Raz, dwa... Pić od tyłu. Pić od tyłu możemy? W sensie, że nie mamy nic, pijemy i mamy cały browar. Dobrze, że jest to jedna z jakichś tajemnych technik. Tu się naradza. Picia, jeszcze jej nie poznaliśmy. Zobaczymy jak... Nie naradzamy się, prosimy o odpowiedź. Nie, bez się naradza. Przytulać się na łyżeczkę. Przytulać się na łyżeczkę od tyłu. Niestety nie. I teraz odpowiada drużyna Bestu. Myślę, że już mają jakiś pomysł. Co można robić od tyłu? Oczywiście liczyć. Liczyć od tyłu. Niestety nie. Zatem jak odpowiadali ankietowani, nam powie Bartek? Uprawiać seks, czytać, wejść, mówić, pisać i straszyć. Dobrze. Straszyć od tyłu, ktoś cię, idziesz korytarzem, ktoś cię straszy od tyłu. Dobrze. Tak zrozumieliśmy odpowiedzi ankietowanych. W takim razie dla drużyny Bestu 84 punkty, dla drużyny ZSP 326 punktów. Gratulacje. Wygrywa drużyna ZSP, dziękujemy. Przechodzi do następnego pojedynku.